Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Kroniki Myrtany Archolos. Prowadzimy śledztwo w sprawie zamachu na Volkera. Pierwszą sprawę mamy, można powiedzieć, że już załatwioną. Trop więźnia. Dotarliśmy do pewnego południowca Blake'a i okazało się, że oczywiście tam nic on nie zrobił. Mamy jeszcze dwa tropy, trop grotu i trop ulotek. Nic nie zrobił, tak oczywiście mówię wam pokrótce, żeby tutaj się tak nie rozgadywać zbyt długo. Mamy jeszcze właśnie trop grotu i trop ulotek. Trop grotu. Można iść od razu i robimy to teraz na cmentarz. Czy tam do maga będzie trzeba chyba iść? Zaraz zobaczymy. Raczej do maga, bo ten człowiek, który został postrzelony, został już pochowany, chociaż widać, że jest ceremonia w tej chwili. Czyli może jednak tutaj. Cnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy, niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy, błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Szkoda chłopaka, a tak właśnie kończy się praca dla Volkera. Co chcesz przez to powiedzieć? Z wyjątkiem tego osiłka przed dworem i służących, Volker ma coraz to nowych ludzi. A wiesz dlaczego? Bo dba o nich gorzej niż farmer o własne owce. Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Volkera? Skądżeś się urwał, kolego? Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi? Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania? Oszczędza na ekwipunku? A może zwyczajnie robią, co mają zrobić? I przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Volkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić. Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. Widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. Wystarczy mieć stoisko obok kościoła, a plotki same wpadają ci do uszu. Nie wszystko w tym mieście jest czarno-białe. O wielu rzeczach po prostu się nie mówi. Tak jest bezpieczniej. Hej! Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą. Dawno nie słyszałem tak mądrych słów. To dlatego, iż są w istocie słowami mojego pana. Bez jego kaganka bylibyśmy niczym więcej jak bezwolnymi bestiami kroczącymi przez mgłę życia. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. A jeśli pragniesz złożyć skromny datek na rzecz kościoła, porozmawiaj z bratem Tengralem. Znajdziesz go w naszych kwaterach. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zax. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie
To kogoś mi przypominasz. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu na Volkera. Badam wszystkie możliwe tropy. Poprosiłem arcymaga, żeby pozwolił mi godnie odprawić Normana. Znam się trochę na balsamowaniu, więc miałem pewność, że będzie to dobrze zrobione. Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała, tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele, ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktandem nieomylnych magów. Z czasem najwyższa rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. Rozmawiałem z Zaxem. Dowiedziałem się od niego, że zanim Norman podjął pracę u Volkera, razem studiowali magię w tutejszym klasztorze, ale wyrzucono ich za poszukiwania zakazanej wiedzy. Zax nie wie, co się stało z grotem. Możliwe jednak, że go nie zauważył i jego kawałek wciąż tkwi w ciele chłopaka. Jeśli chcę go zbadać, będę musiał rozkopać grób i go stamtąd wydobyć. Łopatę już mam, ale muszę uzbroić się w cierpliwość. Przecież nie mogę tego zrobić przy tych wszystkich ludziach. No nie mogę, ale... Czy musimy z grabarzem porozmawiać? Chociaż wątpię, żeby grabarz nam też na to pozwolił. Co to za runa tu jest? Dodawa strzała. Weźmy sobie ją. Hej. Wiesz, co się stało z grotem, którym trafiony został ten chłopak? O to zapytaj już tych, którzy obrabiali jego zwłoki. Może mag będzie wiedział. Ja go tylko wrzuciłem do dołu i zakopałem. Dobra. Kazał mi... Skelety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obetrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? Ach, w tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Cholera, wynoszę się stąd! Kazał mi porozmawiać z magiem. Z magiem w sumie już jednym rozmawialiśmy i wątpię, żeby o tego drugiego też chodziło, no bo ten jeden raczej się zajmował tym pochówkiem. Także w razie czego możemy sprawdzić jeszcze. Ale będzie trzeba chyba się przespać do nocy. No właśnie, tutaj nic takiego nie mamy. Także będzie trzeba się przespać do nocy i spróbować coś zrobić. Jak nie będzie nikt tego widział. Bo grot jest nam bardzo potrzebny. Może on nam naprawdę sporo pomóc. Więc tylko załatwmy sobie jakieś łóżko. Tam żadnego nie widziałem. Tutaj jest chyba najbliżej. Chociaż zawsze mógłbym też na ławce sobie odpocząć do północy, ale... Wynocha z mojego łóżka! Ale dobra, tutaj też będzie spoko. No i zobaczymy. Czy tak po prostu będę mógł to zrobić? Czy będzie trzeba na przykład grabarzowi zapłacić? Albo zrobimy to, żeby nikt dosłownie nie wiedział o tym i nie widział tego. Mamy interakcję odkopać grób. Zwłoki Normana. Jest, grot z kolcami. Bierzmy go szybko. Wyjdźmy stąd, zakopmy i zaraz sobie zerkniemy na ten grot. Dobra. Wszystko dobrze wygląda tak, jak to wyglądało, czyli raczej nikt chyba tego nie ogarnie, że cokolwiek było tutaj grzebane. Srebrny, najeżony kolcami grot bełtu.
Z trudem udało się mi go wyjąć z ciała tego nieszczęśnika. Nie było łatwo, ale jakoś go wyjąłem. Nie wygląda jednak tak jak zwyczajny grot. Mimo znajdującej się na nim zakrzepłej krwi, wciąż błyszczy. Czy to srebro, kolce, które ma na sobie, musiały dotkliwie poharatać wnętrzności chłopaka. Muszę rozejrzeć się za kimś, kto pomógłby mi zidentyfikować ten grot. Na pewno warto odwiedzić w tej sprawie kowali, no to myślę od razu o Odgarze. O kowalu, którego jesteśmy czeladnikiem. Może on będzie wiedział, może nie. Jak nie, no to popytam jeszcze innych. Także odpocznijmy sobie do rana. Pójdziemy sobie zaraz do Odgara, bo w sumie nie jest to daleko. No i zobaczymy. Będzie coś wiedział? Nie będzie nic wiedział? Sprawdźmy to. No i jeszcze nam zostanie trop ulotek. To będzie trzeba się w tym celu udać do karczmy. Nie wiem, czy... Nie wiem, co tu robi Ivy, ale... nie wiem, czy jakiejkolwiek karczmy, ale chyba raczej nie. Chyba do... Chociaż trzeba to sprawdzić. Hej, ty! Chyba masz co robić, Marvin. No okej, okay, ona sobie po prostu tak po mieście chodzi. Dobra, czyli tak przypadkowo ją... Zobaczyliśmy tutaj. Myślałem trochę o twojej pracy dla mnie i tego, ile się już nauczyłeś. Myślę, że jesteś już gotowy, bym przekazał ci moje największe sekrety kowalskie. Daj znać, gdy będziesz gotowy na dłuższą lekcję. Ej, czyli faktycznie... Nie trzeba mieć czwartego rozdziału, żeby się nauczyć kowalstwa mistrzowskiego. Czyli wychodzi na to, że powiedzmy wracamy tutaj do miasta po turnieju w Przystani Łotrów i może wtedy chyba nam się ta opcja odblokowuje, bo przedtem jakby nie proponował nam tego. Mamy 21 punktów nauki, myślę, że od razu możemy się mistrza uczyć i sobie od razu zaraz wykujemy broń nową przecież, nie? Naucz mnie mistrzowskich technik kowalstwa. Na tym poziomie nie ma miejsca na błędy. Musisz przestać myśleć o kowalstwie jak o pracy. Od teraz kowalstwo jest dla ciebie sztuką. Każdy element twojej broni musi być dopracowany do perfekcji. Balans, ostrość, giętkość klingi w przypadku mieczy, wytrzymałość w przypadku broni obuchowej. Sprawdzaj swoją broń. Szukaj niedoskonałości. Po nabraniu odpowiedniego doświadczenia będziesz w stanie wyczuć, kiedy oręż wybija się ponad przeciętność. Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż to, cacko. To nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. W takim razie kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych i przebijania bardzo wytrzymałych pancerzy. Z kolei srebro... Nie wiem na cholerę, komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z nich groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. Czyli wiemy, że to po prostu nikt z miasta. Wiemy, że poza miastem skądś, na pewno. Jak już tu jesteśmy, miałem właśnie to zrobić. Postrach żeglarzy. Rozumiem. Czarna perła, bryłka złota, perła, węgiel, łupka żelazna. 145 wymagana siła. Mamy 141. Ogarniemy. Zobaczmy, czy możemy. Możemy. Akurat dobrze się składa, bo mam czarną perłę. Jakiś czas temu właśnie chyba z małży mi wyleciała, także fajny też przypadek. No i reszta oczywiście przedmiotów mamy. Reszta to znaczy przedmiotów. Była możliwość ostrzenia mieczy? Nie, to mi się chyba bardziej z Gothiciem trójką pomyliło, ale będziemy mieli 40 obrażeń więcej. Od tego toporka, który mamy w tej chwili. No tylko będzie trzeba, no i w sumie 7 do walki jednoręczną. No i tylko będzie trzeba sobie właśnie najlepiej mikstury siły zrobić. I
Pisaliście mi, żebym kupował tyle, ile się da szczawi królewskich smoczych korzeni. Więc będzie trzeba tak zrobić. Tylko teraz pytanie. Musimy skoczyć sobie w takim razie do alchemika, na przykład do Herschlika, który jest tutaj w mieście akurat. U Bodowina też wiem, że będzie miał takie rośliny, bo tam nawet jeszcze ich żadnych nie kupowałem. Ale zobaczymy, ile właśnie Herschlik na przykład będzie tych ziół miał i będziemy mogli sobie je od razu kupić. Zaraz oczywiście wrócimy do zadania głównego, chcę tylko ten mieczek sobie wykonać. Zobaczymy, ile takich ziół będziemy mogli kupić. No będzie trzeba na pewno trochę hajsu na to wykładać, bo to trochę kosztuje. Co masz na stanie? Wybierz sobie. Także sprawdźmy. No i ogólnie też na przykład moglibyśmy całą miksturę siły kupić, ale to kosztuje 1500. Dobra, widzę, że nie ma smoczych korzeni żadnych. Dosłownie żadnych. Ale wiecie co? Tych mikstur na ogół oni nie mają aż tak chyba dużo do sprzedania i nic się raczej nie stanie, jeżeli na przykład tutaj u Herschlika jedną sobie teraz kupię, bo no mamy dość dużo złota, mamy jeszcze wiele rzeczy do sprzedania, żeby mieć więcej złota i tak dalej, także weźmy sobie tą jedną, wiem, że to 1500, ale weźmy. I w sumie to moglibyśmy skoczyć do Bodowina. Co nie? Tak na szybko. Pora rozejrzeć się na terenie kantoru i baraków w gildii kupieckiej. Mamy sporo czasu. Zaraz sobie wrócimy do tego. Zaraz sobie do tego wrócimy. Skoczmy na chwilkę do Bodowina. Czyli do wioski Silbach. Kilka minut na to poświęćmy, bo no, bardzo chciałbym ten mieczyk sobie od razu założyć. Jak nam wpadło te kowalstwo mistrzowskie, akurat się okazało, że mieliśmy tyle wystarczająco punktów nauki, wyuczyliśmy je sobie, także będzie fajnie, jak sobie z niego skorzystamy od razu, także 40 obrażeń więcej nam jeszcze wpadnie, no i przy okazji wiadomo, tej siły troszkę podbijemy. Zamiast tej penetracji pancerza z tego toporka będzie więcej premii do walki jednoręcznej, więc też spoko. Na pewno się to przyda wszystko, nie? No i to będzie mieczyk w końcu. Wolę jednak właśnie wyglądowo nosić jakieś miecze niż toporki. No ładniej to wygląda po prostu. Więc też spoko, same plusy. To teraz pytanie, ile te właśnie zielska będą kosztowały. Zobaczymy. Bo zwykłe mikstury też na pewno będzie miał. No właśnie, na przykład jedną ma. Ale, zielska. Jeden smoczy korzeń tylko ma. Jeden szaf królewski. Czyli ich po prostu aż tak dużo chyba nie będzie u tych handlarzy, alchemików i tak dalej, nie? Wiadomo, że jeszcze pewnie jak wkroczymy na któryś tam rozdział, czwarty czy piąty, no to na pewno też coś tam się pojawi. Tak samo eliksiry siły i tak dalej, ale bez zastanowienia można to brać. I w sumie ten eliksir siły też weźmy. Myślałbym jeszcze nad tymi eliksirami życia na stałe, ale no to już też do przemyślenia, można powiedzieć. Naprawdę, do przemyślenia. Także dobra. Stół chemiczny. Zróbmy sobie chociaż tą jedną. Pomożemy jedną. Trzy szczawy królewskie. Mamy ogólnie trzy smocze korzenie. Byśmy sobie załatwili, to byśmy mieli kolejne trzy mikstury. Ale i tak tym sposobem. Mamy 9 siły więcej. I zakładamy nasz nowy miecz. No fajny. Elegancki nawet można powiedzieć. Ładnie wygląda. Nawet chyba dystans. Tak, no zwiększa się dystans tego miecza. Nie jest to opisane na mieczach i tak dalej, jaka jest długość tej broni, ale widać, że no zwiększył się ten dystans, także spoko. No i mamy siły 150 równe. 70 mamy tylko wyuczonej, a reszta jest z bonusów, 80, także no sporo. Możemy sobie zapisać i wrócić do tego tropu grotu. Także 150 siły na trzeci rozdział. Myślę, że to jest spoko ilość. No i bardzo dobry mieczyk, jak też na myślę trzeci rozdział. Na tyle siły i obrażeń, co nie? Także fajnie. Fajnie właśnie, że też
dostaliśmy opcję jakby zachowania sobie tego schematu dzięki Odgarowi. Bo tak to byśmy troszkę musieli słabszy ten mieczyk czy tam toporek nosić, ale wiadomo. Jest spoko. Także wracamy szybko sobie do miasta. Miastor Halls pod Lidie Kupieckie. Kopiecką to znaczy. Kurde, no nie. Przykro mi. No właśnie. Szkoda, że pod bramę nie mogą mnie czy coś zaprowadzić. Czekajcie, będzie... Z winnicy chyba Valerio najszybciej, co nie? Kurde, no nic, musimy biec. No tak, zapomniałem, że są w ogóle pozamykane te bramy, jest stan wyjątkowy. I no... Szkoda. No miejmy nadzieję, że to szybko minie, ten stan wyjątkowy, no co, no może ogarną jeszcze w tym rozdziale, co nie? Może też na pewno będzie lepiej, jeżeli sobie, jeżeli to śledztwo nam się uda rozwiązać z zamachem na Volkera. No dobra, no to musimy niestety biec, ale dobra, tam jednorazowo, no wiadomo. Chociaż dobra, my mamy otwartą, co nie? Niby, ale no, wiadomo o co chodzi. Jest straży dużo. Wszyscy pilnują. No i musimy biec. Ale jak już tak biegniemy w sumie, to przy okazji przecież możemy sprawdzić karczmę. I rozpocząć też, tak przy okazji jak po prostu przebiegamy. Trop. Tych ulotek. Czy to będzie odpowiednia karczma? Spójrzcie, ludzie! Ten tutaj służy zgrai naszych ciemiężców. Zgrai rasowych bandziorów, zwącymi się dumnie strażą miejską. Cisza! Cisza! Każdy ma jednak prawo do błędu. Jestem pewien, że ten oto chłopak jest nikim więcej niż ofiarą bezlitosnej machiny władzy. Pionkiem w rękach lepiej urodzonych. Zapraszam cię, nieznajomy. Weź tę oto broszurę i ją przeczytaj. A gwarantuję, że wkrótce przejrzysz na oczy. Wygląda na to, że wzmianka o Grestandzie na ulotce znacznie ułatwiła mi śledztwo. W pękniętej stronie trafiłem na zbiorowisko obywateli, którym przewodzi jakiś krzykacz. Gdybym ich nie uspokoił, tłum pewnie rozszarpałby mnie na strzępy. Strażnicy chyba nie są tu mile widziani. Mógłbym co prawda rozpędzić towarzystwo i zmusić agitatora do gadania, ale może uda mi się dowiedzieć czegoś o źródle tych ulotek bez przemocy? No będziemy próbować oczywiście. Przemoc to będzie ostateczność. Chwila. Podaj mi jedną. Proszę bardzo, są darmowe. Kto jest autorem tych ulotek? Pewnie ta sama dobra dusza, która targnęła się na życie Volkera. Chłopak nawet nie zdaje sobie sprawy, czego dokonał tym jednym strzałem. Czego twoim zdaniem dokonał? Czegoś wielkiego. Wprawił w ruch siłę, której nie zatrzyma nawet armia samego Robara. Masz więcej tych ulotek? Mam, ale ograniczoną ilość. Dlatego każdy dostaje po jednej. Chcemy, żeby trafiły do jak największego grona obywateli. Co masz na myśli, mówiąc my? No, inni ludzie dobrej woli. Gdzie są pozostali agitatorzy? Agitatorzy to dość obraźliwe określenie. Osobiście wolę głosiciele prawdy. Ale po prawdzie to nikt z nas nie przypisuje sobie zasług za robienie tego, co należy. Tak właściwie, to po co ci ta informacja? Po części zgadzam się z tym, co mówisz. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym ruchu. Nie mamy żadnego ruchu. Nikt nam nie płaci, ani nikt nam nie przewodzi. Jesteśmy tylko zwykłymi obywatelami, którym przyświeca wspólny cel. Co prawda wciąż jest nas za mało, ale wkrótce to się zmieni. Być może udałoby mi się przekonać innych strażników miejskich, by wsparli waszą sprawę. Pomoc ze strony Straży Miejskiej to ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał. Widzę jednak po tobie, że moje słowa cię poruszyły, nieznajomy. Jeśli znasz ludzi, którzy w sercach mieliby dobro tego miasta, powiedz im, żeby przybyli za stocznię. Przemawia tam mój kolega, Ludlow. Może gdyby zobaczyli, że wśród was też są normalni ludzie, chętniej dołączyliby do wiecu?
Dzięki, tak zrobię. Chyba bardzo dobrze postąpiłem, robiąc to w ten sposób. No, nie używając, wiadomo, przemocy i po prostu udawając, że jakby nam na tym wszystkim zależy. I dzięki temu dowiedzieliśmy się, że tam gdzieś za stocznią jakiś gościu będzie Ludlow, nie? Także spoko, chyba dobrze to nam wyszło. I teraz... Kurde. Jak już to zacząłem, tam to powinnibyśmy, to znaczy, skończyć też. Co nie? Z tym tropem grotu. Dobra, dokończmy sobie to. Tym tropem grotu, jak je zaczęliśmy, bo tamten trop ulotek przy okazji wzięliśmy, jak po prostu przebiegałem, a tamto sobie na końcu właśnie zrobimy ten trop ulotek, także trop grotu teraz, tylko teraz pytanie. Z kim ja mam tutaj... porozmawiać? Mówili o najemnikach, to znaczy mówił o najemnikach na terenie kantoru i baraków w Gildii Kupieckiej. Tu jest właśnie ten Ingor. Klucz do magazynu w ogóle mu ukradłem. Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem. A tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego chruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. Oj, tutaj bardzo wiele się dowiedzieliśmy. To jest naprawdę idealny chyba trop. Wilcze Leże. Fakt. Mają tam wielkie kopalnie srebra i to by się wszystko zgadzało. Czyli to już mamy zaliczone. Czyli tak naprawdę trop ulotek nie musiałby być konieczny? Bo w sumie już wiemy, co dalej, co nie? I pewnie dostaliśmy w zadaniu tym takim ogólnym. Nie dostaliśmy nic nowego, ale to nam zaliczyło. Ale może po prostu moglibyśmy już chyba porozmawiać o tym, że Wilcze Leże. Ale dobra, na spokojnie. Bo ten trop trzeci chciałbym też jakby wykonać w pewnym sensie, żeby po prostu mi to zniknęło z zadań. Nie chcę, żeby mi to tam jako niezaliczone było, czy coś, jako anulowane, żeby po prostu dokończyć to, jak zaczęliśmy i tak. Każdy trop sobie zbadamy i tak dalej. A, to jest akcja, bo po prostu na dużo jest tych uchodźców, także te naprawdę mają dużo, dużo do ogarnięcia. Nie wiem, co tu robi nowy stragan, za którym stoi... strażnik? Co to dziwnie to wygląda? Może po prostu no tym uchodźcom sprzedają jakieś... No właśnie. Nawet strażnicy się za takie coś wzięli. Nieźle. Ale tu ludzi się narobiło. No, wygląda na to, jakby sobie niby radzili. Dobra, jest coś. Dzieje się coś. Zapiszmy sobie jeszcze. Przywróćmy władzę w ręce ludzi. W wasze ręce, dobrzy mieszkańcy tego Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? A może zwyczajnie jesteś tu, aby zakuć nas w kajdany i wrzucić do lochu? Co tu robisz, chłopcze? Przyszedłem wam pomóc. Mamy uwierzyć strażnikowi miejskiemu? Jednemu z naszych katów? Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Porozmawiajmy. Czas na rozmowy z waszej strony już minął. Pora, aby obywatele przemówili. Dobrzy mieszkańcy Archolos, czy wierzycie w szczerą pomoc Straży Miejskiej? Wierzycie w pomoc tych, którzy opluwają, biją i wtrącają do lochu waszych synów i córki? Czy możecie zaufać mordercom? Co to do cholery ma znaczyć? Brać go! Ale pieprzył, ja pierdzielę, to jest naprawdę on... Oni, to znaczy w sumie...
wodę z mózgu im robią i oni to słuchają jeszcze tego wszystkiego. Oni się wszyscy kurde rzucili na mnie. Nie są twardzi w sumie, ale... Dość mówię! Po trzykroć dość! Dość korupcji! Dość wyzysku. Do kogo ty gościu teraz mówi? Do siebie? Szlachetków mają... Twoi ludzie chyba nieźle oberwali. Ty, bandziorze! Dostanie ci się za to! Pójdziesz na skargę do strażników? A nie, czekaj, zapomniałbym. Moi koledzy prędzej cię wrzucą do lochu, niż uwierzą w twoje brednie. Wygrałeś. Skąd macie broszury? Nie mam pojęcia skąd. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Kto mógł je wykonać? To było duże zamówienie, nie na możliwości zwykłego skryby. Nikt oprócz Wenzela nie podjąłby się tego zlecenia. Wenzela? To miejski pisarz. Znajdziesz go w cechu o nazwie Trzej Marynarze, niedaleko kantoru gildii w dzielnicy kupieckiej. To mi wystarczy. Czy to znaczy, że puścisz mnie wolno? Nie, nie puszczę go wolno. Pierwsza sprawa jest taka, że rzucili się na mnie. A druga sprawa taka, że nazwał nas mordercami. Także gościu, idziemy. Lubisz gadać, co? To się dobrze składa. Dowódca z chęcią posłucha twojego skamlania za kratkami. Ja? Za kratkami? Chcesz o tym podyskutować? Nie, pójdę już. Pójdę. Najczęściej na to bym zostawił gościa, ale... Co zrobiłeś, przyprowadzając go tu, kolego? Miejsce tych śmieci jest w lochu. Idź do Oktawa, to da ci parę monet za fatygę. Ale no sami wiecie. Dobrze raczej postąpiłem, co nie? Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Ładnie, ładnie. Proszę, weź. Aresztowałem portowego podżegacza o imieniu Ludnow. Znam tę gnidę. Już od paru tygodni podjudza mieszkańców do buntu, ale cały czas wymykał się naszym ludziom. Stawiał opór? On nie. Jego banda już tak. Banda? Zanim zgodził się pójść ze mną do lochu, musiałem przebić się przez grupę jego zwolenników. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś krzywdy tym ludziom. Oto twoje złoto. Wydaj je mądrze. No dobrze. W takim razie wychodzi teraz na to, że musimy się udać do tej pracowni pisarskiej, która tu właśnie jest niedaleko gildii kupieckiej. Też jakieś tam delikatne mam przebłyski, jeżeli chodzi o to. O ten trop głównie w sumie, w tym miejscu teraz. Jak się tam kiedyś grało, wiadomo, że się wszystkiego nie zapomniało. To jest zadanie główne, także coś tam się pamięta. Ale... Węzeł, jest. Hej, witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Jesteś jedynym pisarzem w tym mieście, który regularnie przyjmuje zlecenia. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobiliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Srebrnych monet, właśnie. Chwila, jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie, nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to wszystko, co wiem na ten temat.
Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? No węzeł ogólnie, no co zrobił złego? No taka jego też praca. Przyjął zamówienie. Ale możemy... coś od niego dostać. Mówią, że milczenie jest złotem. W mojej bajce za milczenie się płaci. Złotem. Nie mam za wiele oprócz ksiąg. Umiesz czytać, nie? Mogę ci dać jedną z nich. Co ty na to? Księga. I właśnie... mam nadzieję, że dobrze to rozkminię i weźmy tą księgę. Brzmi uczciwie. Sztuki walki myrtański szermierz. Dobrze chyba postąpiłem, chociaż nie pamiętam jaka byłaby druga nagroda. Ale tym sposobem dostajemy właśnie premię do walki bronią wewnętrzną. No jeden, ale siła też i cztery. Także tom drugi to jest. Trzeba mieć tom pierwszy, raczej tak, tak? No właśnie. Będzie trzeba załatwić sobie tom pierwszy i jeszcze tom trzeci, czyli zobaczcie, przeczytamy trzy tomy, będziemy mieli więcej tej piramidy, także fajnie, że mi się udało w tą księgę jednak zrobić w taki sposób, znaczy ją dostać po prostu. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach. Kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką. A prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. I to by było na tyle, jeżeli też chodzi o ten trop ulotek. Także musimy poszukać Ivy, może jej udało się czegoś dowiedzieć. Ona była tam, a... garść przydatnych informacji. Okay. Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretu szczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców Starego Miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do Starego Miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw, widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne, żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Masz rację. Trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Mądry chłopiec.
szanowni obywatele od razu poczują się bezpieczniej. A ci, którym w głowie niszczenie czyjejś własności, zobaczą, do czego to prowadzi. Powinienem teraz wrócić do Rodericha i zdać mu raport. No dobrze. Czyli jedna z tych trzech osób powiązanych z każdym tropem zostanie ścięta? Chyba tak to jakoś działało. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Doskonale. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nie ma co tracić czasu. Musimy jak najszybciej przekazać te informacje Morrisowi i pozostałym. Im dłużej wyrok nie zapada, tym bardziej rozzłoszczeni są obywatele. Ruszajmy. Odmaszerować. Powiedz mi coś, co pomoże nam wyjść z tego burdelu. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze. Zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem. Ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'iem. Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. I tutaj trzeba uważać, bo... Chyba nie powinniśmy, to znaczy, no nie powinniśmy oczywiście mówić o tym, to znaczy bardziej... Gdzie on jest? A to, że dotarliśmy do Blake'a, to może równocześnie, jednocześnie być tym, że mu byśmy powiedzieli, gdzie jest, co nie? Chyba zrozumieliście mnie, trochę pomieszałem, ale trzeba uważać po prostu, żeby Blake'a nie wsypać, bo powiedzieliśmy Blake'owi, że go nie wsypiemy, to jakichkolwiek informacji na jego temat chyba nie możemy mu powiedzieć. Także czy powiedzieć o tym, że udało mi się do niego dotrzeć, to może... Chyba raczej nie, co nie? Niestety nie udało mi się do nich dotrzeć. Wiesz przynajmniej, gdzie ich szukać? Przykro mi, ale nie. Czyli gdzieś w tym mieście jest jakiś południowiec, który może planować bunt. Kolejny pieprzony bunt. Pięknie. Po prostu pięknie. Jeszcze tylko buntu nam brakowało w tym wszystkim. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Widać, nie starali się zbyt dobrze. Pewnie było tak, jak mówisz. Wszyscy moi doświadczeni ludzie są teraz w porcie. Dobrze, że przynajmniej ty byłeś na miejscu. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, zbrojmistrz Gildii Kupieckiej, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. O, może by go raczej nie sprowadzili, a handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Dowiedziałeś się czegoś o krwi na ścianie dworu? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki.
Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager zidentyfikował krew i należy ona do kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? Na ten moment nie mam żadnych podejrzanych. W takim razie będziemy musieli dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, gdy tylko zamachowiec zostanie ukarany. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska? Niezupełnie, ale wiem, kto je rozprowadza. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, a szumne określenia, to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do któregoś z nich? Tylko do dwóch, ale może być ich więcej. Jednego z nich widziałem w pękniętej strunie, a drugiego niedaleko stoczni. Coś jeszcze o nich wiesz? Przewodził im niejaki Ludlow. Ludlow? Nic mi to imię nie mówi. To bez znaczenia. Więziennych krat tak łatwo nie opuści. Wygląda na to, że informacje docierają do mnie z lekkim opóźnieniem. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, idź do Oktawa, da ci za niego nagrodę. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To już wszystko, co wiem, kapitanie. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Odmaszerować! Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10 części kwartalnego dochodu jednostki Straży Miejskiej. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Taka jest decyzja sądu i, jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. Niech żyje król! Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Panie gubernatorze, to zaszczyt. Co teraz? Mam poczekać? Przedratusz, okej. Okay. Przedratusz musimy pójść, tak jak w sumie wszyscy. No tak, bo w sumie powiedział, że musi się przygotować do przemowy. Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuje się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża.
Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę. Wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć i powszechnie szanowanego obywatela Volkera. Nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą, skazańcze. Módl się do Innosa, aby zrobił to za nas. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa, będzie skutkowało najwyższym wymiarem Możecie kary. Się rozejść. Śmiercią. Lub w wypadku łaski, zesłaniem do Górniczej Doliny. To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? Spotkajmy się na miejscu. Tylko nie każ tutaj zbyt długo na siebie czekać. Dobrze, my się spotkamy na miejscu. Szkoda, że akurat w takiej sytuacji, w tej przemowie Morisa, troszkę tam się dialogi zaczęły psuć i nachodziły czasami na siebie. Ale dobrze to nawet wyglądało, także będziemy musieli teraz iść do Volkera, zdać raport. Jak będziemy gotowi, czyli zaraz będziemy gotowi, to do niego dołączymy, ale to sobie zrobimy już w następnym odcinku i będziemy lecieć dalej, także no, dostaliśmy również dostęp do Starego Miasta, w którym aktualnie jesteśmy. Będziemy musieli sobie je jeszcze zwiedzić. I na tym kończymy jak na razie, także trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Cześć.